Property News Podcast. Aneta Wieczorek, Chodyra, propertynews.pl. Dominika Zielińska, Workplace. Katarzyna Gajewska-Kulma, Workplace. Workplace wspólnie z TDJ Estate przygotował raport dotyczący biur elastycznych i coworkingów na Górnym Śląsku. Jakie są te najważniejsze wnioski z tego raportu? Czy jest coś, co Was zaskoczyło na przykład? Wiele rzeczy nas zaskoczyło w tym raporcie, trzeba przyznać. Przede wszystkim jedną z głównych, takich pierwszych, najważniejszych, to jest to, jak niska jest świadomość kategorii biur flex czy coworkingów w aglomeracji katowickiej, bo tam prowadziliśmy swoje badania. Skupialiśmy się głównie na tym, jakie firmy, jakie segmenty tych firm mogłyby być zainteresowane takimi rozwiązaniami. I jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które nas tutaj zaskoczyły, to też to, jak niewiele z firm, do których dotarliśmy, rzeczywiście korzysta z wynajmowania przestrzeni pracy. Przecież to jest ogromny rynek. To jest ogromny rynek. Oczywiście są duże organizacje, duże korporacje, które mają swoje biura w biurowcach i dobrze się czują i dobrze znają budynki biurowe klasy A. Ale też nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy mnóstwo organizacji średnich, małych, mikroprzedsiębiorstw, które deklarują, że nie wynajmują biura w ogóle, że pracują z domu albo w podnajmowanych jakichś przestrzeniach, raczej nie w biurowcach. I jest niska świadomość korzyści płynących z tego, że są przestrzenie, które mogą im zaproponować coś innego niż taki długo terminowy najem. Co istotne, ta świadomość kategorii biura flex czy coworkingu poprawiała się w momencie, kiedy opowiedzieliśmy, czym to jest, jak to można rozumieć. Wtedy rzeczywiście już połowa naszych respondentów była świadoma, o czym mówimy i że rozumieją, kojarzą jakieś rozwiązania, które są oparte na zasadzie takiej elastyczności najmu i elastyczności korzystania z tej przestrzeni biurowej. To jest ogromny potencjał dla firm coworkingowych i dla twórców takich powierzchni elastycznych. Ta świadomość jest niska, więc przy kwestii edukacji, tak, i pokazania możliwości, to ten rynek może wybuchnąć wręcz. Faktycznie jest wielki potencjał. Ja myślę, że on jest na wielu rynkach, wbrew pozorom, ale... Tak, nie ograniczajmy się tylko tutaj do jednego, bo tak, to dotyczy wszystkich rynków. Nasza branża, tak jak każda, działa sobie w pewnej bańce branżowej. Mało kto wychodzi poza nią. W związku z tym wydają nam się pewne rzeczy oczywiste. I ja myślę, że najcenniejszą lekcją, wnioskiem z tego badania, zarówno dla nas, jak i dla TDJ, było to, jak bardzo wszyscy byliśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni, bo to jest super dla nas informacja, że jest ten potencjał i on wymaga edukacji. I bez badania byśmy nie złapali tego, bo żyliśmy wszyscy właśnie w tej takiej nieruchomościowej bańce, że to jest oczywiste, czym jest cowork. My zadawaliśmy pytania chociażby o takie rzeczy, jak temat kosztów biura, żeby zobaczyć, jaka jest świadomość. Często małe, średnie przedsiębiorstwa nie potrafią powiedzieć, jaki jest ich koszt prowadzenia działalności związanej z biurem. Są rozczłonkowane bardzo te koszty i nie da się tak łatwo przywołać tej kwoty, która... Na przykład kwoty jest... na pracownika, tak? Czyli takiej, powiedzmy, kwoty na to biurko. Więc wracając do tej edukacji, myślę, że te rozwiązania znalazłyby swoich odbiorców, tylko trzeba zbadać tego naszego odbiorcę i zobaczyć, czy on w ogóle jest gotowy na tą usługę, a jeśli jest gotowy, ale nawet sam nie wie, że jest gotowy, i tu wracamy znowu do tej świadomości tego użytkownika i jego potrzeb, i nie wie, że istnieją pewne rozwiązania i nie dojdzie do tego wniosku, że jemu się to opłaca, no to nigdy nie pomyśli o takim wyborze, jak powierzchnia flexowa, coworkingowa, czy nawet bycie w przestrzeni biurowej takiej klasycznej. Ale teraz pytanie, kto powinien uświadamiać tych ludzi, kto powinien edukować? Ci, którzy mają w tym interes. No bo to jest wykształcenie przyszłego odbiorcy. To jest jeden z takich głównych wniosków naszego raportu dla TDJ-u, że potrzeba właśnie bardzo dużo wysiłku w tej edukacji, że jest wiele zakorzenionych też
stereotypów o tym, jak działa cowork, że to jest nie dla nas, że tam nie będzie poufności, że nie będziemy mieć swobody, że nie można spersonalizować przestrzeni. Że to tylko dla młodych ludzi. Że to tylko albo dla freelancerów. Freelancerów. Jest bardzo dużo stereotypów, a mało wiedzy. Dokładnie. I z tym na pewno i obecne już tam coworkingi i przestrzenie flexowe muszą się mierzyć, ale też ktoś, kto chciałby tam zrobić nowy koncept, to musi brać to pod uwagę. Jak się rozprawić z tym, z tymi zakorzenionymi poglądami, to jest raz. I jak pokazać te korzyści, o których Dominika mówiła, czyli jak pokazać, że ta przestrzeń może służyć bardzo różnym typom organizacji, czyli dla korporacji mogą to być biura serwisowane w modułach zamkniętych, w pełni dostosowane do ich potrzeb, do tego, że muszą mieć oddzielne podłączenia sieciowe, zabezpieczenia kontrolą dostępu, ale też jakąś swobodę w tych swoich modułach. Dla zespołów czy firm już trochę mniejszych to mogą być oczywiście pokoje zamykane czy salki na wynajem, czy na życzenie, czy jednak do stałej pracy. A dla freelancerów też znajdzie się miejsce właśnie w hotdeskach czy przypisanych biurkach, bo tutaj też jest mocny ostatnio trend w tą stronę, żeby jednak to biurko mieć na stałe i móc w każdym momencie przyjść, ale na przykład rotować ludzi, którzy korzystają z tych biurek. Jest po prostu dużo różnych rozwiązań, dużo modeli też, jak ta przestrzeń flexowa działa w budynku i jak dla niego pracuje, czy jest tylko takim dodatkiem niezależnym, czy jest też przestrzenią, w której można inkubować swoich najemców i pomagać im w momencie, w którym jeszcze nie potrzebują konkretnego takiego długoterminowego najmu, ale w jakiejś perspektywie roku czy dwóch będą potrzebować, myślą o tym, wiedzą, że będą się rozwijać. To już jest jakby zapoznanie się, wpuszczenie ich w przestrzeń, w której mogą na razie czuć się swobodnie z tymi wyborami przestrzennymi, ale też z tym, na jakie koszty się tutaj deklarują i na jaki czas. I to jest bardzo istotne. Ten czas umowy jest po prostu bardzo ważnym driverem w przypadku wybierania takich przestrzeni. To jest argument, który słyszeliśmy właściwie na każdej rozmowie, że możliwość tego, że bierzemy coś na 3 miesiące, ale później zmniejszamy, albo później zwiększamy, albo w ogóle wychodzimy, ale nie musimy się trzymać tej umowy takiej bardzo sztywnej, no to jest coś, co ich przekonuje. To jest taki, wydaje nam się, złoty argument. Tylko właśnie nie ma tej świadomości, jak dużo jest tych korzyści. I tu myślimy o tym, patrząc na wyniki naszego raportu, że to są najważniejsze obszary, o których trzeba pamiętać, myśląc o i rozwoju tego, co już tam jest, i myśleniu o nowych rozwiązaniach. Mam ochotę to podsumować takim bardzo prostym stwierdzeniem, że generalnie boimy się tego, czego nie znamy. I ten strach powoduje, że nawet nie próbujemy. I myślę, że edukacja to jest jedno, ale gdyby po prostu dać ludziom spróbować pewnych rzeczy i w jakiś sposób zachęcić ich do przetestowania pewnych rozwiązań, to jest taki krok pośredni między decyzją a tym strachem przed nieznanym, tak? I to myślę, że świadomi inwestorzy zdają sobie po prostu sprawę z tych barier. Myślę, że ta nasza świadomość w branży jest wysoka, wielu rozwiązań, ich możliwości, ryzyk. Jesteśmy badaczami, projektantami, inwestorami. Jakby szereg ludzi na tym rynku od różnych stron rozumie tą sytuację. Natomiast bardzo rzadko użytkownik tych przestrzeni jest z tej branży. I rzadko też jest decydentem. To jest w sumie też ważne, że faktycznie niekoniecznie użytkownik przestrzeni coworkingowej jest tą osobą, która podejmuje decyzję, że bierzemy w ogóle tą powierzchnię i ją udostępniamy naszym pracownikom. De facto chodzi o to, żeby każda z tych grup, która skorzysta na takich rozwiązaniach, czyli zarówno inwestorzy, zarządcy budynków, właściciele budynków, firmy doradcze, które zajmują się komercjalizacją powierzchni, firmy i biura projektowe. Jeżeli każda z tych grup wyjdzie z tej swojej bańki, zacznie edukować tego finalnego użytkownika, tak, to sytuacja, gdyby ten poziom świadomości nam się podniesie,
Tylko pytanie, jak to zrobić? To jest jeden z wniosków, który też przedstawiliśmy w raporcie dla TDJ-u, że najlepszym sposobem edukacji jest zderzenie z rzeczywistością i zaproszenie po prostu do takiej przestrzeni i umożliwienie darmowego testowania, sprawdzenia, co nam pasuje, co nam nie pasuje. Na własnej skórze. Tak, dokładnie. Tutaj też pytaliśmy o własne doświadczenia i właśnie bardzo niewielka grupa osób mogła powiedzieć, że miała sama osobiście doświadczenie takie, żeby w takim coworkingu czy w takiej przestrzeni flexowej w ogóle być. Więc jeżeli nie ma tych doświadczeń osobistych i ktoś opiera swoje decyzje czy opinie na tym, że zasłyszał to od kogoś znajomego, jeszcze znajomego, dalszego, to właściwie nie będziemy w stanie z takimi stereotypami się zmierzyć. Ja jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy, że komunikacja między stronami jest najważniejszym parametrem, który może doprowadzić do tego sukcesu, ale żeby skutecznie się komunikować, to trzeba wiedzieć, do kogo my mówimy. Żeby wiedzieć, do kogo my mówimy i wiedzieć, jakim językiem mówić, to musimy poznać tę stronę. I stąd takie badania, które przeprowadziliśmy, bo gdybyśmy ulegli właśnie też temu, że my coś już wiemy i nie zakwestionowali tego, że być może nic nie wiemy, a że być może wszyscy żyjemy przekonaniami o tym, jak wygląda ten rynek czy aglomeracja i jak wygląda ta wiedza, to moglibyśmy zwyczajnie źle doradzać wręcz, ulegając tym naszym też przekonaniom, czyli zachowując się dokładnie jak ten nasz użytkownik, który może opierać swój wybór na przekonaniach, zasłyszeniach, stereotypach, wiedzy zasięganej z internetu lub faktycznie mieć swoje własne doświadczenie, a więc swoje własne zdanie i opinie na dany temat. To jest duże wyzwanie, ale też jest dużo szans, ponieważ te motywacje w trakcie pandemii się zmieniły i doświadczyliśmy tego, co nas czeka, jak pójdziemy do domu, który nie jest przystosowany do tego, żeby tam w pełni komfortowo i efektywnie pracować. I myślę, że jest wiele korzyści po prostu, które czekają na przedsiębiorców, organizacje, pracowników pojedynczych w tych przestrzeniach coworkingowych, jeżeli one będą dobrze zaprojektowane, jeżeli będą brały pod uwagę właśnie komfort pracownika, tą różnorodność stref, która pozwala na spotkanie się z tymi potrzebami. To, co jest w ogóle ważne, to, że rozmawiamy o tym raporcie, świadczy moim zdaniem o pewnym dojrzewaniu też rynku i naszych inwestorów, bo to nie jest Dokładnie. Powszechna praktyka, żeby przeprowadzić na taką skalę badanie, zanim się dokona pewnych decyzji biznesowych czy projektowych. I uważam, że o tym należy też wspomnieć i o tym edukować, bo to jest szansa dla innych inwestorów na edukację i wyciągnięcie wniosku z tym jednym parametrem, którym się podzieliliśmy, że gdybyśmy nie dostrzegli tego, że jest potencjał, tylko potrzebna jest edukacja, to moglibyśmy się wszyscy bardzo pomylić w dalszych planach. Dialog między użytkownikami, decydentami, a inwestorami myślę, że jest potrzebny i że ta świadomość tej potrzeby rośnie. To ja już zakończę jednym zdaniem. Wyjdźmy z tej swojej bańki. Dokładnie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki wielkie. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.